Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. Jakby to powiedzieć, po kolejnej dłuższej przerwie. Pewnie już macie dość, ja też już mam tego wszystkiego dość. Miałem już wystartować z filmami, obiecałem wam to, że będą filmy ciekawe, mocne, kurde, tyle takie, o, takie filmy. Ale nie udało się, bo się mi uszkodził komputer. Nagle padł. Odmówił posłuszeństwa. Kupiłem go na Allegro, takiego składańca. Można powiedzieć, że z komponentów ktoś mi go poskładał i go wysłał, nie? Więc no taki kupiłem komputer na Allegro. Oczywiście znacie mnie, jestem Januszem biznesu, więc nie przepłaciłem. I bałem się, że jest to jakiś przekręt, ponieważ na tych różnych tam portalach internetowych, takich najbardziej popularnych, te same komponenty wychodziło parę stów różnicy, więc tam chyba 3-4 stówki różnicy wychodziło, więc na cały komputer to było bardzo, ale to bardzo duże i bardzo, ale to bardzo podejrzane, że ktoś mi wyśle komputer w mniejszych pieniądzach. Więc no, nie będę za bardzo wam żadnych linków ani nic podsyłał. Po prostu kupiłem na Allegro komputer, tańszy niż jakbym chciał kupić bezpośrednio na jakichś stronach internetowych, takich popularnych, z częściami komputerowymi, po prostu podzespoły same, nie? Taniej mi wyszło w granicach tych 400, więc naprawdę duże pieniądze zaoszczędziłem. No i bałem się do samego końca, jak mi to przyjdzie. Czy mi przyjdzie komputer, czy nie przyjdzie mi pustak w pudełku owinięty folią. Komputer pochodził tak z miesiąc i po miesiącu, ponad miesiąc nawet, i po miesiącu no było coraz gorzej, zaczął mi się wieszać co jakiś czas, filmiki na YouTube czy coś, no to mi tam naprawdę do małych tych rozdzielczości schodziło. Ostatnio zaraz przed tym jak mi padł, tam zainstalowałem parę programów. Po prostu taka, troszeczkę go przycisnąłem bardziej, bo tam instalowałem parę programów i w międzyczasie coś tam sprawdzałem. No i nagle wyskoczył blue screen i kurwa i ktoś tu idzie. No ja... Ojej, nagle spokoju nie można, filmu. Na tym się skończyło. Czarny obraz, karta graficzna nie świeciła się, nie podawało żadnego obrazu ani nic. Wentylatory chodziły, ale tak jakby komputer był martwy. Nie wyświetlał żadnego obrazu. Dobra. Tyle, bo pewnie jak wy jak i ja, w większości pewnie się nie znacie na tym. Ja też się nie znam na informatyce, ani trochę, zero pojęcia. Chociaż no tak zero, może no, nie do końca, ale mało ważne. No cóż, no. Miałem laptopa zapasowego, siostry. Taki, no, klocek można powiedzieć. No i szybko tam posprawdzał mniej więcej co i jak, po tych objawach co się stało. Po tym, co dałem radę sprawdzić, między co się dzieje, nie? Została mi jedna opcja, bo sprawdziłem wszystkie, te co sugerowali na internecie, została mi jedna opcja, czyli że w BIOSie coś się przestawiło, że wyłączyło tak jakby kartę graficzną, no i trzeba było tak jakby obejść kartę graficzną, bezpośrednio podpiąć się tym HDMI, czy coś tam do płyty głównej, w trybie awaryjnym, do procesora, coś tam. Tylko, że ja mam procesor w tym komputerze bez tej zintegrowanej karty graficznej. Czyli po prostu nie dałem rady tego sprawdzić. Więc co sobie doszedłem do wniosku? A, oddam komputer do specjalistów. To był błąd. Jak ta sytuacja wyglądała? Z samego rana zawiozłem im komputer. Bo myślałem, że uda się to zdiagnozować do FireRantu, tak żebym na FireRant się zwolnił tam troszeczkę wcześniej z pracy i ten komputer odebrał naprawiony lub przynajmniej zdiagnozowany, co jest nie tak. I co dalej? No to dobra, no to czekam ten cały dzień, nie dostałem żadnych informacji, nic w ciągu jednego dnia. Już się wkurzyłem, bo myślałem, że przynajmniej sobie poradzą, kurde, mieli cały dzień na to. Mówili, że się niby zajmą od samego rana moim komputerem, ale się okazało, że nie dostałem żadnej informacji. Już się na FireRant wkurzyłem, bo zero informacji. Dobra. Co myślę, robią chłopaki, dadzą radę.
Będę miał komputer na następny dzień. Na następny dzień dzwonią koło tam południa, coś takiego, dostaję telefon. No fajnie, komputer jest do odebrania, ale no niestety nie wiemy, co jest. Prawdopodobnie karta graficzna. No nie będę dokładnie jak teraz jest, ale około 2000 zł ta karta graficzna. Nowa, jestem myślę już padnięta. Ale gdy usłyszałem te prawdopodobnie karta graficzna, już mnie normalnie zaczęło mnie przepaść. Już szukałem czegoś, żeby coś złapać i czymś walnąć, bo już mnie rozszczepało to, jak usłyszałem te prawdopodobnie karta graficzna. Potem następne pytanie było, czy komputer pan kupił w całości? Czy kupił pan tak jakby składańca? No to ja odpowiadam, że kupiłem składańca. To trzeba będzie podzespół oddać na gwarancję. No i ja już w tej chwili przerwałem rozmowę i zapytałem się, czy na 100% jest uszkodzona karta graficzna. Od pana usłyszałem, że no prawdopodobnie no nie wyświetlę obrazu. Dostałem po prostu, powiem wam szczerze, po prostu tak się zdenerwowałem. Normalnie rzadko się denerwuję, ale wtedy się zdenerwowałem naprawdę mocno. I zacząłem zadawać pytania. Czy sprawdzili kartę graficzną? Nie. To zapytałem się, czy mają komputer testowy, no prowadzą serwis, naprawiają komputer. Czy mają komputer testowy? Mają. Czy podpinali moją kartę graficzną do swojego komputera testowego? Nie. Więc zadałem pytanie kolejne. Skoro nie podpinaliście mojej karty graficznej do waszego komputera, skąd wiecie, że moja karta graficzna jest uszkodzona? No w sumie racja, dostałem informację. W sumie racja. Ciśnienie podniosło mi się po raz kolejny i to bardzo mocno. Zapytałem się po raz kolejny. Skoro mówicie, że to jest karta prawdopodobnie uszkodzona, ja ją oddam na gwarancję. Okaże się, że karta graficzna jest dobra, poniosę kolejne koszta przesyłek, stracę czas. Zapytałem się, czy może być uszkodzona na przykład płyta główna, nie dostawać jakiegoś zasilania albo czegoś. Nie może być sam zasilacz uszkodzony, więc dostałem tak samo zwrot taki, że prawdopodobnie no jest taka możliwość. To więc zapytałem się po raz kolejny, czy sprawdzali, czy nie jest uszkodzona, znaczy, czy zasilacz podaje w ogóle prąd. Takie naprawdę podstawowe informacje. Słowo w słowo wam nie powiem, jak to wyglądało, bo byłem naprawdę zdenerwowany i zadałem im bardzo, ale to bardzo dużo pytań. Części no, nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć, ale kazałem im naprawdę fachowo tam posprawdzać wszystko. Zrobiłem im instruktaż, mimo że się nie znam na komputerach, jak i co mają sprawdzić. Na końcu dostałem informację, że no dobrze mówię, no sprawdzą to. Pod koniec dniówki dostaję od nich telefon. No i cóż, no. Dzwonią, przepraszają. Mówią, że komputer jest do odebrania. Okazało się, że jest uszkodzony procesor. Sprawdzili podzespoły, tak jak im mówiłem. No i co dalej? Przyjechałem, odebrałem, skontaktowałem się ze sprzedawcą, od którego kupowałem komputer. Wiedziałem już, co jest uszkodzone, więc odesłałem do sprzedawcy procesor. No trwało to chwilkę, tak samo tam parę dni.
uszkodzony procesor, przysłali mi nowy. Podczas rozbierania komputera, no żeby tam zrobić sobie miejsce, czyli wyciągnąć ramy, wyciągnąć kartę graficzną, żeby mieć dużo miejsca, tam fajnie sobie to wszystko tam delikatnie włożyć, żeby nic nie uszkodzić, żadnych pinów ani nic. I potem chłodzenie, nie chłodzenie pozakładać. Okazało się, że dość, że ten serwis na początku nie zdiagnozował nic. Potem po moim instruktażu, co oni mają zrobić, dopiero doszli do tego, co jest. Zapłaciłem za całą operację stówkę, 100 zł. Odebrałem od nich komputer. Tam po 3 dniach czy po iluś, no jak zacząłem montować ten procesor nowy. Okazało się, że dość, że kurde, serwis ma bardzo dobre opinie na internecie. Nie powiem jaki serwis, bo nie chcę potem jakichś spraw sądowych ani nic w tym stylu. Okazało się, że już wam pokazuję. Ci, co się na komputerach znają, mam nadzieję, że wiedzą, co to jest. Jest to zabezpieczenie tego soketu, jak wpinacie kartę graficzną. To się trzyma tam w tym całym, tym gnieździe. To gniazdo zostało wyłamane. Te plastiki, co mocują to, zostało to wyłamane. Nie wiem, jak oni to odpinali, ale wyłamali to w ciul. Było to dobre na 100%, bo ja tą kartę graficzną wypinałem wcześniej i wpinałem ją z powrotem. Robiłem to delikatnie, więc na 1000000% gniazdo było całe, nic nie pękło. Wyłamali mi to. To już, że mi wyłamali zabezpieczenie karty graficznej. Karta graficzna na szczęście ma tam te dwa śledzie, czy jak to tam się mówi. Więc przychodziły dwie śrubki. Jedną śrubkę przekręcili na amen, czyli normalnie zrąbali gwint w obudowie, a druga tam jeszcze troszeczkę trzymała, więc no. Dość, że musiałem się tyle z nimi męczyć, jeszcze mi komputer uszkodzili. Szkoda, że nie zauważyłem tego od razu. No niestety tego się od razu nie dało zauważyć, bo karta jest dość szerokawa i nie widać tego pod spodem za bardzo. Było to tak przyłożone, żeby się tylko trzymało. Mnie już to zastanowiło, jak wziąłem tą, zacząłem to rozbierać, że ta karta jest tak jakby niedopięta. No, to już mnie to mnie zaczęło zastanawiać. No i teraz tak, mam uszkodzoną płytę główną. No i co teraz w tej chwili, i co teraz mam zrobić? Nie udowodnię im, że to oni uszkodzili, bo to minęło już 3 dni. Mogą bez problemu powiedzieć, że to ja uszkodziłem. Więc dlatego też nie robię już żadnej afery, nie zgłaszam tam do nich. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. I to jest moja nauczka, że pierwszy raz w życiu dałem komuś coś do roboty. No i tak się to skończyło, że zrąbana robota jest, nie? Nie ma to jak wszystko robić samemu. Jakbym miał spierdzielić robotę, to przynajmniej będę miał to sam na sumienie, sam na sumieniu. I skasowali mnie 100 zł, mimo że teoretycznie ja im szkolenie zrobiłem, jak komputer mają. No jak mają zdiagnozować problem, no. Ja, co się nie znam na komputerach. Jak myślicie, dlaczego wiedziałem, jak ten problem zdiagnozować? Bo podeszłem do tego tak, jak z takim na przykład motocyklu, w silniku. Po prostu jak coś jest uszkodzone, mniej więcej wiem, jakie są objawy. Muszę iść po poszczególnych podzespołach i iść do źródła przyczyny. Po prostu sprawdzać poszczególne podzespoły i iść do źródła, nie? Awarii. Tutaj tak samo, to co im powiedziałem, jakie komponenty sprawdzić, jak to sprawdzić mniej więcej. Tak samo wszystko szło do źródła. Po prostu sprawdzając jedno,
wiedzieli mniej więcej, zawężali krąg poszukiwań, co mogło być uszkodzone. Dobra, tyle, bo nie jestem specjalistą, nie będę się za bardzo wychwalał. Tu tylko chodzi o to, że bardzo, ale to bardzo dużo czasu straciłem. Miałem ruszać z filmami, ale wyszło na to, że męczyłem się z komputerem. I potem męczyłem się, kurde, żeby na gwarancję oddać części. No i więcej problemów nieprzespanych nocy. No, ja tam śpię niedużo, ale no wiecie o co chodzi. Kolejną rzeczą, którą się męczyłem w ostatnim czasie, jest kamera. Kamera, co nagrywałem już nią, oddałem ją też na gwarancję. Pewnie będziecie znać temat, bo krąży on na internecie z awarią tych kamerek. Kamera sportowa. No cóż, kupiłem. Myślałem, że będę zadowolony. No i też się troszeczkę pospieszyłem. No i się pospieszyłem za bardzo. Pospieszyłem się za bardzo. No jak wiecie, widzieliście te materiały u mnie na kanale nagrane tą kamerą. Obraz był nieostry za bardzo. Taki troszeczkę rozmazany. No i tyle. No cóż, postanowiłem ją oddać na gwarancję. Kamerkę sportową. Czekałem miesiąc. Miesiąc czekania, bo musiałem oddać tak jakby do sklepu, w którym zakupiłem tą kamerę. Potem tamten sklep musiał odesłać do DJI. I oni tam, no, to jakby to można powiedzieć, stwierdzili, że z kamerką jest wszystko ok, najwyraźniej, że jest wszystko okej. Okay, że nie widzą żadnych problemów. Nie ma żadnych problemów z kamerą, jest wszystko okej. Okay. Mimo, że ja widziałem problem, porównywałem ją z GoPro Hero 7 Black, co nagrywałem do tej pory. Na YouTube takie akcje sportowe, można powiedzieć, takie jazdy na motorze, nagrywałem nią. No to ja widziałem różnicę gołym okiem, że jest obraz nieostry, że jest strasznie rozmazany, jak i od twarzy, jak i horyzont cały, wszystko wyrozmazywane było, nie było w ogóle nic ostre. Dostałem od DJI, bo też pisałem do nich, można powiedzieć, u nich na forum. Tam maile pisałem, to dostałem takie instruktaże, że ta kamera w ogóle się do niczego nie nadawała. Po prostu, żeby wyłączyć stabilizację, jakieś tam absurdalne ustawienia kamery i że wtedy ma wszystko chodzić. To jest kamera sportowa, to musi być włączona stabilizacja, to musi być. No dobra, mało ważne. No ale takie absurdalne, że w takich ustawieniach, kurde, powinienem nagrywać, co. To nie wiem, ta kamera musiałaby na statywie cały czas stać, bo inaczej nie można z nią chodzić, nie można na niej jeździć. No nie rozumiem, no. Doszedłem do wniosku, że jak serwis mi nie pomógł, na gwarancji mi nie pomogli, karteczki wam nie będę pokazywał, ale że wszystko jest w porządku z kamerą, złe ustawienia, postanowiłem, że naprawię sam. A naprawiłem ją też sam. Nie mam teraz tego narzędzia do ustawiania, ale zbudowałem sobie narzędzie do ustawiania obiektywu. Mianowicie w trzech punktach było łapane ten obiektyw cały, soczewka czy obiektyw. No i na początku był problem, bo nie mogłem przełamać tego kleju, a następnie ustawiłem. Ustawiłem ostrość. Tak jak producent przykazał, czyli od 30 cm w nieskończoność. Chociaż nie ukrywajmy, że ta kamera ma wadę taką, że jest za szeroki kąt i nie da rady tak za bardzo ustawić, żeby była od 30 cm w nieskończoność ostrość. Właśnie. Mi się wydaje, że wadliwa jest ta soczewka cała, ten obiektyw.
Dlatego nie jest ciężko ustawić, żeby było wszystko ostre, nie? Ale ustawiłem, że jest naprawdę przepaść kolosalna teraz. Pewnie zobaczycie teraz na ekranie. Na pierwszym zdjęciu będzie, jak wygląda GoPro. Zdjęcie z GoPro Hero 7 Black. Drugie zdjęcie to będzie DJI, tylko przed regulacją. A ostatnie zdjęcie teraz macie, jak jest po regulacjach moich, jak wygląda obraz. Jest, powiem Wam, przepaść kolosalna. I ostatnie zdjęcie to już jak wyszłem z kamerką i tak zrobiłem zdjęcie, jak to tam wygląda. Ale jest, obraz jest o niebo lepszy, nie jest tak rozmazany. Chociaż nie ukrywajmy, że właśnie przez tą soczewkę, tak czy inaczej, te obrzeża tak czy inaczej są rozmazane. Nie idzie tego zrobić, żeby te obrzeża były ostre. I mi się wydaje, że chyba GoPro tak czy inaczej jest troszeczkę bardziej ostre. Hero 7, ta co miałem, jest troszeczkę ostrzejsza niż ten DJI. Ale to chyba dlatego, że jest inna odległość nagrywania, nie? Tak mi się wydaje. No nie wiem. Tak mi się wydaje, że i tak czy inaczej jest troszeczkę ostrzejszy obraz na GoPro. No. Ale czas pracy na baterii to jest przepaść kolosalna. Tutaj nie ma co porównywać. Dwa razy mi padnie GoPro, zanim raz bateria mi się rozładuje w tym DJI, więc głównie dlatego kupiłem. Nie ze względów na jakości, bo nie chciałem, nie potrzebowałem aż nie wiadomo jakiej super zarąbistej jakości, tylko bardziej polowałem na czas pracy na baterii, bo czasami jak mamy jakiś wyjazd albo coś, to w najważniejszych momentach bateria pada i jest tupa. No i tyle sobie ponagrywam. Wszyscy sobie subskrybują kanał. Zachęcam do subskrypcji, ponieważ zacznie się na tym kanale dziać. Mam komputer już wreszcie zrobiony. Materiał mam czym nagrywać. Więc szykujcie się na super mocne filmy. Do tej pory to można powiedzieć, że kisiłem, trzymałem mocne tematy, nie pokazywałem Wam za bardzo tego na YouTube. Czekałem na odpowiedni moment, który mam nadzieję, że już nadszedł. Zachęcam tak samo do użycia dzwoneczka, bo wywali Was z butów. Co się będzie na tym kanale działo? Koniec obiecywania. Koniec obiecywania na tym kanale. Jedziemy z tematem.